Po raz kolejny na cmentarzu żydowskim w Dąbrowie Białostockiej realizujemy akcję sprzątania tego miejsca i tak jak w ubiegłym roku łączymy ją z akcją Żonkile. Jest to ogólnopolska akcja, która miała miejsce wczoraj, 19 kwietnia, a upamiętnia kolejną rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Symbolem akcji Żonkile są takie żółte kwiaty, które przypinamy do ubrań na pamiątkę bohaterów getta, aż także na pamiątkę Żydów, którzy mieszkali w naszym kraju, mieszkali także w naszym mieście i stanowili znaczącą część tego miasta, bo ponad 80% społeczności Dąbrowy to była społeczność właśnie żydowska. To miejsce przez lata zapomniane, opuszczone, było śmietniskiem. W tej chwili wygląda już dużo lepiej, a mam nadzieję, że będzie wyglądało jeszcze piękniej. Warto też wspomnieć, że jest to miejsce zabytkowe, cmentarz pochodzi z XIX wieku, więc to obok kościoła katolickiego drugi tak naprawdę zabytek w Dąbrowie Białostockiej. Co roku pani profesor Lewko organizuje w naszej szkole w kwietniu sprzątanie ziemi. W tym roku z panią profesor Budzińską wymyśliłyśmy, żeby zrobić sprzątanie ziemi, ale na cmentarzu żydowskim, ponieważ jest tutaj sporo drzew, które były powalone, gałęzi, liści i nasza młodzież w ilości 50 prawie uczniów przyszła dzisiaj na cmentarz w ramach również akcji Żonkile, czyli związane jest to z wybuchem powstania w getcie warszawskim. Zebraliśmy się tu dzisiaj, żeby posprzątać cmentarz żydowski w Dąbrowie Białostockiej. W akcji bierze udział ponad 60 uczniów z pierwszej i drugiej klasy naszego ogólniaka. Nakłonili nas do tego profesorowie, którzy też biorą udział w porządkach. Grabimy liście i sprzątamy gałęzie, aby przywrócić cmentarz do jak najbardziej pierwotnego stanu.